Siema, siema, jestem Riot Gplay, to jest końcek z naszej serii na wschodzie, oczywiście na mapie Eastern. I na samym wstępie oczywiście zostawcie hashtag usługa, bo dzisiaj trochę działamy sobie u kogoś innego. I zostawcie też łapeczkę w górę, subskrypcję na kanale oraz followka na Twitchu. Też polecam się na fanpage, Discorda, bo to się też przydaje. Wszystko macie ogólnie w opisie. Czytajcie opisy, bo to bardzo ważna rzecz. Dobrze, słuchajcie, odcinek jak odcinek. Dzisiaj mam coś fajnego do roboty. Mianowicie, dziś porobimy troszkę obrządki. Obrządki u naszych krówek. Pojedziemy na usługi. Właśnie dzisiaj dostałem zlecenie od sołtysa, żeby wykosić boisko. Wybaczcie. Trochę się tutaj piwka napiłem. Takiego jednego fajniutkiego. Oczywiście, znaczy to jest... No nieważne, kto na streamie był, to wie, co to jest, ale no, nieważne. Okej, to co? Ja bym proponował ogólnie... czas razy 5? Świetnie, dobrze. Mamy ogólnie też tak, środek jesieni. I zapowiadają mi w pogodzie, że będzie padać. Ogólnie. Będzie padać i będzie padał śnieg z deszczem. Więc wow, fajnie. W sumie jutro będzie padał, bo dzisiaj jest piątek, to jest sobota. Więc ma padać, dlatego chcę się zamknąć sobie już wszystkie tematy i ruszyć na spokojnie gdzieś tam z tym wszystkim. Więc dobra, nie zwlekajmy. Uwoj! To normalnie sąsiad przeszedł. Elo, nie? Dobra, siadamy sobie do trzypeczka. Nie, 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 ty zostajesz. Jedziemy trzypekiem na usługi, oczywiście będziemy kosić się boisko. Tak jak mówiłem, jak z tym jest paliwem? Wiecie co? Ja jednak jeszcze sobie 20 wezmę. Wezmę sobie po prostu karnister. Ej, właśnie, u was się mówi kanister czy karnister? Bo znam jakby dwa typy ludzi, którzy mają kanister i karnister. Wiem, że poprawnie to jest chyba kanister, ale jak wy do tego podchodzicie, napiszcie w komentarzu. W sumie, o, będzie ciekawie. Dobrze, a my jedziemy na boisko oczywiście, wykosić sobie, nie będę już czegoś zbierać, bo to już do mnie to już nie należy, ja mam tylko kontrakcik na wykosianie i zarobię z tego około 1000 zł, bo to dosyć duży kontrakt, tak żeby to się opłacało. Mamy 69 tysięcy, więc akurat na 70 mi wskoczy, więc fajnie, spoko, spoko opcja, nie? Więc fajnie, dobra. Ale tak, dziś też pojedziemy sobie kupić nowe zwierzątka, pewnie to będą kolejne dwie krówki. Dodatkowo porobimy obrządki, czy tam jakąś słomę wrzucimy tym naszym krówkom, jakąś tam lucernę suchą, powymiatamy, trochę obornik wyrzucimy. No takie tam rzeczy porobimy sobie. Bo chcę zamknąć sobie już jesień w jakiś sposób, jest to jeden z ostatnich odcinków jesieni. Takiej powiedzmy to, w której pracujemy, nie? Troszkę teraz tak osiadamy sobie, konserwacja, konserwowanie maszyn, no i też w przyszłości jakieś tam prace przygotowujące się już tak trochę na zimowanie, czyli pochowałem wszystkie maszyny, na podwórku stanie wszystko to, co będzie tylko potrzebne, ale raczej wszystko będzie w garażu, żeby nic nie przemarzło, bo temperatury troszkę już są niskie, nie? No dziś akurat mamy 8 stopni, co prawda, więc nie jest tak jeszcze źle, ale już tam powiedzmy w nocy jakieś przemrozki są, powoli się zaczynają, więc nie ma co kusić losu i żeby coś mi tam gdzieś tam przymarzło, nie? Powiedzmy. Dobrze, a my sobie tu zajrzamy. To szczególnie nasze sznurki są, pamiętacie te sznurki? No więc tu właśnie stoją. Ale dobra, nie, dzisiaj nie o tym, sznurki zawiedzemy się kiedy indziej. Jedziemy sobie tutaj i tutaj jest połowa boiska do wykoszenia, bo tutaj na jednej połowie grają oczywiście chłopaki sobie w gałę, więc my jedziemy na drugą, tam gdzie jest to, nie jest to używane. Tu jest ogólnie taki w miarę swobodny zjazd, żebym mógł sobie zjechać, okej, okay, spoczko. No i tak, tu właśnie jak widzicie jest wydeptane, wykoszone. Widać, że tłuką się tutaj po tym boisku. A my dzisiaj ruszamy sobie tutaj w tym miejscu. O, rozłożymy sobie jakoś tak, tylko nie wiem czy wałek będą się podpinać czy nie, zaraz sprawdzę. Co będą się podpinać? Okej, okay. Podpięty jest, elegancko. Dobra, wydać się pacięciu. Wiecie co? Pomyślę, że tak. Rozpocznę sobie kość tracie od tej strony, w sensie od tamtej. I będziemy się wtedy spoko, nie? W sensie o tak sobie przejdziemy, żeby odwrotnie, bo potem będzie trochę słabo to wyglądało, jak będziemy jeździć po jeszcze raz po tym samym. Więc trzymamy sobie od tej strony. No i czy w ogóle to będzie leciało? Dobra, leci, więc fajnie.
Spoczko, ogólnie godzina mamy 10, więc tak myślę spoko akurat, że wykosić sobie to. Jest to co by nie było też ostatnie taki ostatnie koszenie przed zimą, bo wiadomo jak to by coś zarosło, potem trawa by sobie zrobiła się sucha, zamarzła i to potem wiecie, ciężko taką długą trawę gdzieś tam wykosić, się to ogarniasz, nie? Bo to sporo by z tym chodziło, co by nie było, więc zawsze tam gdzieś ten pan sołtys prosi o wykoszenie przed zimą, więc też tak by nie było. Dlatego od razu się wziąłem. Też się sobie też nie mówić. Jest to wasz pomysł? Znaczy w sumie w sumie nasz wspólny, nie? Bo gdzieś tam wpadł na to na Twitchu, ale ktoś mi to przypomniał, więc fajnie, że oglądacie te streamki, że słuchacie. No i super, że możemy się jakoś tam fajnie integrować. Też czytałem właśnie komentarze i pisaliście, że bardzo mi się podoba to, że jakby ten kontakt twórca-widz jest obecny, że jak ja wam coś na przykład powiem, zapytam coś was, to wy mi to odpowiecie na ten temat, no i że możemy sobie jakoś tam fajnie razem w tych komentarzach porozmawiać, nie? Oczywiście na głupie komentarze nie odpowiadam, przynajmniej staram się odpowiadać, ale na te mądre, jak zawsze z miłą chęcią, idziesz sobie porozmawiać, więc super sprawa. Boże, mgła dzisiaj z rana, masakracja. Fajnie to wygląda, troszeczkę tak jakby przebija się, nie? Zresztą to nie jest taka mgła, tylko taki shader, który jak jesteśmy w cieniu, to nam robi taką mgłę, żebyśmy nie widzieli do końca co jest, wiecie, że nas po prostu oślepia, nie? Może ten sposób sprawdzić to działa. Ale mimo wszystko fajna sprawa z tym shaderkiem, nie? Dobra, zawika. Ogólnie tak, u siebie rób jak u siebie, a u obcego żeby zrobić, ale no postaram się, żeby zrobić to jak najlepiej, żeby ten sołtys był zadowolony, powiedzmy, i wypłacił w miarę solidne pieniądze. Oczywiście być mówię na 1000 zł, ale jak to wyjdzie, no to zobaczymy. Może jakoś premia ekstra wpadnie czy coś. No nie wiem, w sumie nie wiem. Też jakby nie będę tego zbierał, więc postaram się po prostu wykonać to jak najlepiej, nie? Ale fajnie to wychodzi, więc super. No i co? Dziś też kolejny wyjazd, właśnie jak mówiłem wcześniej, po zwierzątka. Będzie to chyba ostatni zakup przed zimą. Więc na zimę będę sobie jeszcze dwie krówki dokupię. Super. Moje składanie zdań czasami się po prostu... To jest zbieranie randomowych słów ze słownika i sklanie ich w niby zdania, nie? To jest dramat. Czasami po prostu jak sobie słucham to, co ja mówię, to jest... jakaś porażka, nie? No ale w sumie wy macie z tego bekę, a tam też się coś pośmieje, więc... więc wiadomo, nie? Myślę, że też tam... jak ktoś widzi, że się po prostu gdzieś przejęzyczy, to raczej tego na serio nie bierze, tylko jako taki żarcik. No i w sumie... Dobrze traktujecie to. Dobra. Kurczę, tak troszkę widzę, że... robi się powoli tutaj tak niebezpiecznie, w sensie, że muszę ostro zakręcać, ale staram tak się też w miarę nie robić jakichś takich... akcji tego typu, że... no, jadę sobie i nagle tam gdzieś jakąś lipę odwalam, czy coś, nie? Tylko tak na spokojnie. W sensie, żeby nie chaotycznie. Ej, widzicie co? Może być spoko ogólnie fotka na screena, więc ja sobie walnę screena i do was wracam za chwilę. Okej, lecimy dalej. Już tam powiedzmy po cięciu. Troszkę tych cięć dzisiaj narobię tak, ale no. Jakby, no nie chcę wam wybijać was z imersji, po prostu wam robić mikrocięcie, powiedzmy, że tam wymiana baterii jak w GoPro czy coś, bo nie chcę tam wam pokazywać rzeczy, jakie wiecie, wychodzę, robię screeny i tak dalej, a chcę tą autentyczność zachować, że wiecie, nie, że tam po odcinku robię zdjęcie czy coś, tylko na odcinku mikrocięcie i macie pewność, że nie macie clickbaita w miniaturce, bo zawsze pokazują to, co jest robione na filmie. Raz chyba tylko czy dwa mi się zdarzyło, gdzie zrobiłem albo przed, chyba na kultywatorowanie, bronowaniu robiłem miniaturkę przed odcinkiem, a tak to staram robić się zwykle na odcinku, ewentualnie po odcinku. Też tak, żeby nie robić wam jakiegoś clickbaita, tylko tak po prostu pokazywać co jest, nie? Żebyście mieli tą rzetelną informację o tym, co na odcinku było robione. Powiedzmy, że ktoś tam sobie lubi coś pooglądać, a jak wam walnę clickbaita na miniaturce, wchodzicie niepotrzebne rozczarowanie, łapki w dół, no po co to potrzebne, nie? Wiecie, chcę, żebyście mieli dostęp do rzetelnych informacji jakoś tam, a nie do fake newsów, bo no w tych czasach to raczej często się zdarza, a jakąś tam szczerą relację z wami chcę zachować, nie? Więc jak coś, to zawsze robię sobie miniaturki na odcinku, żeby po prostu było z odcinka, nie? Wiadomo, to jest, ma być miniaturkę, to ma być skrót odcinka, co się stało i co się dzieje, nie? Więc takie info dla was, jak to ja zwykle robię, chociaż myślę, że
po tym moim już raczej jakimś czasie, nie wiem, no tak od ponad roku chyba to robię na odcinku te screeny, więc spoko w sumie. No i co by nie było, jakby nikt nie narzekał na to nigdy, więc dajcie znać, czy wam to się podoba właśnie? O, to może być spoko pytanie do was. Czy wam się podoba to, że jest cięcie i robienie miniaturki na odcinku, czy raczej wolicie, żebym robił po odcinkach, nie? Bo po odcinkach to jest ten minus, że musiałem robić jakby wgrać backupa save'a, zrobić jakiś tam progresik tego, co zrobiłem na odcinku i potem walnąć screena, nie? A tak jak robię na odcinku, to od razu mam pewność, że jest to z odcinka i wiecie, jest trochę to na bieżąco, nie? Ale no, komentarze są wasze, zapraszam do dyskusji. Widzę, że powoli już kończymy, więc super sprawa. Cieszę się niezmiernie. Szybko poszło w miarę, no, pół godzinki wykoszone w sumie. Można powiedzieć, że pół godzinki w grze oczywiście, no bo jest 10:39, nie wiem, który wyjechałem, po 10 lekko? Jakoś tak. Więc pół godzinki i wykoszone. Fajna sprawa. No, ale super akcja ogólnie, bo też chciałem właśnie jakieś takie akcje tego typu robić. Z właśnie z koszeniem komuś tam na usługach. Może też jakieś zdarzy się, no powiedzmy gdzieś niedługo kolejna akcja na wiosnę, czy coś. Dajcie znać właśnie, czy na przykład spoko byłoby robić jakąś rzecz u kogoś, nie? Powiedzmy tam jakieś nawozy, jakieś opryski, coś tam komuś pomóc przy czymś tam, nie? Czy przywieźć komuś jakąś rzecz, może jakieś może jakąś krowę komuś przywieźć, nie wiem, takie coś, żebym po prostu mógł sobie w jakiś tam sposób zarobić. Nie będzie tak by roleplay, ale wiecie, zrobić coś, dzięki czemu będę mógł sobie się składa, okej. Dzięki czemu będę mógł sobie troszkę dorobić, nie? Bo wiecie, nie zawsze jest tutaj powiedzmy czas na zarabianie pieniędzy, albo po prostu no, w danym jakby sezonie nie mogę zrobić, nie? A to też taka jakaś praca dorywcza, powiedzmy tam od sołtysa wpadnie, nie? To też nie co roleplay, tylko taka mówię delikatna stawka, żeby coś zrobić, co robić, nie? Chyba wiecie, co chodzi. Myślę, że to spoko, a wam też się to podoba, więc fajna sprawa. Dobra, no to tego nie zabiorę dzisiaj, no bo nie mam gdzie tutaj. Mogłem do środka wziąć, ale też nie za bardzo. Dobra, to jest pusto, więc jedziemy sobie. No i co? Będzie wyjazd za chwilę po krówki. Zresztą ogólnie patrzę sobie ceny, jak to wygląda. No i faktycznie pszenica, jęczmień, wszystko na razie jest w wielkim piku ogólnie. Jeden wielki pik, no tu akurat soja spada, bo soja gdzieś tam na wiosnę jest jakby spoko cena. Mam trochę też soi właśnie w tutaj. Mam też soi sporo w tym, nie? 10 ton, właściwie prawie 11. Więc nie wiem, czy czekać na zimę, czy nie. Dajcie znać, czy sprzedawać raczej w zimie to. I gdzie jest najwyższa cena? W którym momencie sezonu, jakby w całym sezonie, jest najdroższa cena za jakąś uprawę, nie? Czy to będzie wczesna zima, środek zimy, czy późna zima? W ten sposób to chodzi, nie? Czy tam wczesna wiosna, późna wiosna? Dajcie znać. Też chcę się dowiedzieć coś na ten temat, ponieważ jak sami wiecie, no bardzo mało na tym sezonie gdzieś tam sobie gram. A wy mi dużo pomagacie, więc i w tym też mi doradźcie. Bo to po prostu im więcej zarobię, tym szybciej się rozwinę, nie? Wiadomo, muszę zarabiać tutaj pieniądze, żeby móc jakoś to gospo rozwijać, żeby nie brakowało niczego. Kto to idzie? Chyba żona zielaka jakimś żółtym, nie? Ta, żona zielaka pewnie. Dobra, puścimy kobitę. Nie puścimy jednak jej. Czekajcie, to samochód jedzie. On też samochód jedzie. No niestety, pani zielakowo, musi pani poczekać. No nie puszczę, też samochód jedzie. Trudno. A i tak zaraz skręcam, więc niech się kobita nie martwi. Jakiś wyjazd powody dzisiaj zrobimy pewnie. Pojedziemy zaraz po te krówki. Myślałem też, czy może coś jakieś przyczepy nie sprzedać, w sensie zboża, ale może to gdzieś tam później ogarniemy, nie? Gdzieś tam później prędzej bym to ogarnął niż teraz, bo troszeczkę jakby nie mam opuszczone, nie, podniesione było, dobrze. Już myślałem, że coś zrąbałem, ale okej. Gasimy, wychodzimy. Dobra, to co? Jakieś wrzątki trzeba strzelić sobie. Tylko teraz tak, odjedziemy sobie tym MTZ-em. Powiedzmy, czekajcie. Dobra. Jak tutaj to wygląda sprawa z naszymi krówkami? Brakuje mi słomy. Okej, słomy, brakuje im trochę marchewki, brakuje, więc zaraz tam dołożymy. Najpierw oczywiście słomy trochę damy im. Jeszcze jedną kostkę. Się przyda. Jak widzicie, no tych kostek trochę tu mam, tu już lucerna ogólnie jest. Więc lucerna też myślę nie zabraknie jakoś nam przez najbliższy czas.
Dobra, soma jest na full, czystość zaraz ogarniemy sobie. Marchewka to później i lucerny też tam się trochę rzuciły, tam jeszcze... A, tam jest jeszcze kostka, tylko ona nie jest pewnie rozcięta do końca. Więc coś ogarnie. O, zejdę sobie tak. Czy tu jest jakaś woda jeszcze w środku? Nie ma. Dobra, odpalam w takim razie. Wyjedziemy sobie z tym. O, żeby tylko wóz nie zahaczyć, no i zahaczyłem. Pięknie. Dobra, poczekajcie, odstawię sobie. To pościepę też może w ogóle wystawić tam gdzieś na tył. Albo dobra, pojedziemy najpierw sobie po wodę. Pojedziemy po wodę, przywieziemy beczkę wody i potem przeczepimy się do dwukółki i pojedziemy sobie do tego. Pojedziemy sobie po krówki, prawda? Ej, w ogóle właśnie, lubicie jak gram tak, czy jak gram tak? Bo tak się trochę przyzwyczaiłem do tego, że tak się gra realniej, ale tak też w sumie wow, tak trochę więcej widać, nie? Ale chyba raczej wolę w ten sposób grać. Dobra. Kierunkowskaz? Nie działa mi? Kierunkowskaz? Nie działa. Okej. Okay. A, bo tak nie widać jak w trzepeku. W trzepeku to jest tak, że tłuczę wam po szybie, a tu nie do końca. Ale to nic. Dobra, i tu zajrzymy sobie na tą krynicę. Czy tam jak mówicie, u was to się mówi tam jakieś zbiorniki wodne, czy po prostu studnia. No u nas akurat jakoś tak się to mówi, nie? Więc... Okej, okay. Cofniemy sobie troszeczkę. O, co myślę, będzie chyba najlepiej. Tam w zbiorniku jest trochę inaczej to wygląda. Pompuje się. Pompuje. Pieniędzy nie zabiera, więc spoko. Darmowa woda się też przydaje, nie? Super opcja, że ten punkt wody tutaj jest. Bo mam go bliziutko. A na taką beczkę 3,5 tysiąca litrów. Tak? 3,5? Czy 3200? 3200 jest, okej. Okay. No to 3200 litrów. To jest sam raz, żebym sobie zatankował. I to jest taki... takie dwa dni w sumie. W tej ilości, bo one strasznie dużo piją w ogóle, to jest masakra. Ile te krowy się potrafią wlać? Masakra to jakaś, nie? Masakra. Ale to nic. Dobra, tu ludzie chodzą oczywiście, spoko, spoko. Ale już niedługo akcja wapno, będziemy tam zbierać z tamtej góry. No, jak ja dorwę się do wapna, to ta góra się przesunie pół metra chyba, nie? Cała. Dobra, wjeżdżamy. Na szczęście bliziutko mamy. Więc nie będzie z tym problemu. Teraz pytanko, czy ja w ogóle tam wjadę? Bo tam stoi ten rozrzutnik cały czas. Ja go tam właściwie w ogóle nie wyciągam. No bo uważam, że rozrzutnik niech tam sobie stoi. Bo tam jest po prostu potrzebny, nie? Po prostu sobie tam gnój gdzieś wyrzucam na bieżąco. O! A! Ślizga mi się. Masakra, nie? Wcofać tutaj czasami to jest, powiem wam, tragedia, nie? Znaczy ten wóz trochę przeszkadza, co by nie było. No ale na wozie są marchewki i na wozie od razu sobie... Z wozu sobie zrzucamy tą marchewkę. Zaraz sobie ogarniemy, tak najpierw sobie tam wodę zatankuję im. Okej. Okay. No i jeszcze jak przychodzą nowe krówki, to raczej wiadomo, że... gdzieś ta... ta woda się rozłoży na nich, nie? Okej. Okay. Leci to? Aha, woda jest naprawdę na full, dobra. To spoko w takim razie. Czekajcie, sobie odjadę, może nie zahaczę o nic, o wóz tym bardziej. Chyba nie powinienem. I co, na razie sobie tą beczkę zostawię w tym miejscu. Trzepek dzisiaj ci wysłużył, więc dzisiaj będziemy trochę MTZ-em cisnąć. Odstawimy sobie tą beczunię. O kurczę, tak trochę bliziutko podjechałem. Bardzo blisko. No dobra, niech sobie stoi tak. Kable, cyk, fuch. Elegancja. Klasa. Klasa. Dobra. Pojedziemy sobie, zaczepimy dwukółkę i zaraz damy tą marchewkę jeszcze im i tamtą lucernę im rozetniemy, bo troszeczkę tam jeszcze zostało w tym, w tej kostce. Więc co by nie było. Okej. Okay. O, perfekto prawie podjechane jest, no. O to chodzi. Dobra, włączmy sobie te chudy. Żeby już tak ten nie jeździć, chociaż tak zaraz będę musiał włączyć je. Bo będę potrzebować widzieć, gdzie mogę to wysypać. Dobra. A nawet nie będę gasił. Po prostu się najszybciej przejdę. I teraz tak. Weźmy trochę od razu, wyczyśćmy. Bo tu widzę, że trochę z tej kiszonki porozrzucały. No, no, no. Załapie mi. Okej, okay, spoko. Dokarnięte. Wbijamy sobie. I ile tu mają tego? No niewiele, kurczę, dobra. O,
rozcięte, jest full. Jest tylko łopatę marchewek im rzucimy i lecimy po te krówki nowe, nie? O, myślę, więc raczej tam do nich nie dojdzie. No i wystarczy. Marchewki na razie styka. Dobra, jest jak zwykle. Odkładam na ten. Czekajcie, ja o nich zapominam. O tych łopatach sobie tu kładę. Dobra, ruszamy i spadamy. Może nawet drzwi zamknę sobie. Czekajcie, bo to urwie mi. Z tyłu niech będzie otwarte. No dobra. No i jedziemy. Jedziemy po krówki. Postaram się tak w miarę na szybkości pojechać, jakoś tam nie zwlekać z tym. Tylko wiecie, gazu na asfalcie i tyle, nie? Chyba czysto? Czysto, dobra. No i kozak, lecimy sobie. Oczywiście jak zwykle kupimy te Holstein, ale wydaje mi się, co chyba są... Ta jakby rasa, która to się nazywa HF, co nie? Chyba taki, no mówi się HF, czy coś tak w skrócie. Nie wiem, dajcie mi znać, jakie właśnie to są rasy, bo ten Holstein, co kupujemy, no to one są takie typowo mleczne chyba raczej, nie? Takie typowo właśnie mleczne krówki, które powinny dawać dużo mleka, ale nie wiem jak to będzie. Raczej tych mięsnych nie kupuję, bo mięsa się nam nie przydadzą. Raczej nie. No i na tej gospie będę szedł tylko w krowę, raczej kurek nie będę kupować, bo raz, że nie mam gdzie tego zrobić. Dwa, że w sumie trzeba mieć dużo kur, żeby się to opłacało, nie? A te jajka jednak jakoś tak na potęgę nie znoszą, więc raczej żyć z kur to jest naprawdę... Trzeba mieć wielkie kurniki po kilkaset sztuk, nie? Albo po kilka tysięcy sztuk. Albo tak to raczej średnio. No, a przekażę jakieś zbory, zaoszczędzę sobie na hodowli kur i mogę sobie przez to, wiadomo, sprzedać je w jakichś lepszych cenach, nie? To zboże. Znaczy, bo mam tego po prostu więcej. Dobra, dwukółko oczywiście jedzie. Ja w ogóle... O, dwukółko otwierałem? Nie, zamknięte jest. No i kozacko. Fajnie, fajnie. No wiem, piszecie, że dwukółka z Kolonii. Oczywiście, że tak. Dostałem to od Morawców. Od tych dwóch braci. Co pamiętacie ich dokładnie? Ale fajnie, powiem naprawdę... Powiem wam szczerze, dawno już nie czułem takiego klimatu jakiejś serii, co nie? Że ten to Eastern faktycznie daje mi taką możliwość, że mogę sobie fajnie poograć z jakimś tam klimacikiem i nie przesadnym roleplayem, żebyście po prostu mieli coś fajnego, nie? Jakąś taką wstawkę wam walnę, tam coś pojedziemy, porobimy. Jak z paliwem stoimy? Okej. Okay. Ja już mam jakąś fobię, nie? Teraz w sensie sprawdzam paliwo. I nie wiem, czy to jest wina sezonu, czy tego po prostu, że dużo jeżdżę, no bo ten ciągnik ma już 9,4 tych motogodzin, więc no ma sporo przejechane. Trzypek też to ma tam dużo, nie? Jak co by nie było, ale trzypek po remoncie skasowałem mu licznik, więc tam jest pewnie trochę więcej najechane niż na tym. A zepsuty jest tak powiedzmy tutaj no niedużo, ale też trzeba niedługo go na serwis. Ale myślę, to wiecie, jakieś tam podsmarowania jego, czy tam wymiana płynów i w ogóle olejów, to zrobię sobie już tak wiecie, w okresie zimowym, delikatny serwis tych sprzętów i na wiosnę wszystko powinno być naprawione i cacy, więc o to się nie martwcie, troszeczkę w tę naprawę pójdzie, ale to nic. Kurczę, nie mogę się czekać, kiedy w końcu będę mógł wywodzić mleko od naszych krówek, bo póki co, no jeszcze mleka nie dają, kurczę, no muszę jednak przejść przez to wycielenie i tak dalej, żebym mógł sobie troszkę na nich zarobić, bo póki co tylko inwestuję. Ale to spoko w sumie, no bo mamy co robić, chociaż z tymi pieniędzmi, nie? 69 koła. 11 zaraz 12 właściwie dochodzi, a więc trochę pieniędzy czy trochę pieniędzy jeszcze wydam, zanim będzie ten koniec odcinka. Dobra. Po prostu bez cięciu, po prostu ładujemy sobie je tak jak trzeba. Powiedzmy, okej. Cofnę sobie. Dobra, otwieramy sobie, czekajcie, blachę. Czy to otwierało? A w to się otwierało, okej. Dobra, i my bierzemy sobie, nie baranki, tylko ten, bierzemy sobie Holstein. Okej, 1700, kurde. No drogo, drogo, drogo. Ale to nic, zamykam tą bramkę. Światła nie działają, nie podłączyłem kabli, to nic. No i dobra, jedziemy. Ile zapłaciłem za te krówki? 1700 za jedną. No to w takim razie 3200 czy tam 3300 wyskoczyło, nie?
Chyba 3300 wyskoczyło. Jakoś tak. No to trochę z hakiem. A czy pewnie na 3400? Dobrze liczę? Nie wiem. Zgubiłem się jakoś. Młody, weź policz. Pozor lokomatych oczywiście. Dobra, o. O, dobra, ale nieważne. Jedziemy sobie, mam je na oku oczywiście w lusterku. Tutaj na jednym, tu drugim, o, na oku je mam. Trzymają się, Jezus Maria, te krówki. Więc się trzymają, jedziemy w lepsze miejsce. Ale nie, no ile tak zapłaciłem, czekajcie, 1700 to jest 3400 zapłaciłem, 3200, co ja gadam za głupot, tak. Tam 3 z hakiem wychodziło 3398 chyba, tak, bo one tam 1699 kosztowały za jedną. No, więc prawie 3, no w sumie 3400 bez 2 zł, więc spoko. Promocja dzisiaj, kurde, rozdajemy. No nie mam młodego, który mi liczy. No nie mogę wam powiedzieć do końca i tak na szybko, nie? Muszę się postarać samemu. A to w sumie dzisiaj jest mój trzeci odcinek, który nagrywam. Jest to już 20.31. Jak ten odcinek nagrywam, więc troszkę dzisiaj lecę longiem, bo jak nagrywam odcinkiem zapas, to raczej macie pewność, że teraz w tym momencie siedzę nad mapą i coś klepię, nie? Więc w sumie dla was to jest dobry znak, jak nagrywam odcinki na zapas. Dobra. No i gitarka, jedziemy sobie. Super sprawa. Młodzieżowo, młodzieżowo. Tutaj właśnie pomnik naszych pomocników. Bardzo fajnie, widzowie, YouTube, Twitch. Pozdrawiam serdecznie was wszystkich. Fajnie, że oglądacie tę serię, że wam się podoba. Coś nowego, kurczę, nie? Jakieś tam zawsze ta seria się klei. No i... no, powiem szczerze, oprócz serii z Arkiem, ten sezon 8 otwarną firmy, to chyba w żaden sezon tak się nie wkręciłem jak w ten, nie? Także naprawdę tak robię to już na poważnie i w ogóle. No wiadomo, seria tam... no nie, no i wychodzi mi, no. Seria tam z widzami kiedyś była robiona, pamiętacie może otwarną firmy sezon 2. Tam graliśmy tylko łącznie z widzami. I to fajne było, fajnie to się oglądało, bo tam mogliście wy wystąpić. No ale ciężko było czasowo, nie? Wtedy też jakby nie chodziłem do pracy, jak w szkole, jak byłem w szkole, to raczej po szkole nagrywałem sobie. No było trochę luźnie, nie? No teraz ten czas ciężko zorganizować, bo każda minuta jest dla mnie tak jakby trochę nie było cenna. I staram się wykorzystać jak się tylko da. W ogóle te dojazdy takie trochę... w sumie to jest spoko, bo... no wiecie, raczej tam jak oglądamy jakichś innych twórców, co tam nagrywają sobie jakieś filmy z Minecrafta. Widziałem z Minecrafta, tak? No debil. Z Farminga, oczywiście, to oni... tu mają gospod, tam mają pole, dwie minutki są już, znaczy minutka już są na polu, już coś tam robią. No a tu niestety Real Map mają to do siebie, że no jest to tak rozmieszczone, że wyjazd powiedzmy na jakiś skup to już jest wyjazd na skup, a nie wyjazd do sąsiada. Tylko jedziemy na skup i faktycznie no trzeba się, wiecie, ubrać ciepło, kanapki zabrać na drogę, bo to wiadomo, kolejka w skupie i tak dalej, jaś tam jakaś, nie? I trzeba to uważać, żeby wyrobić się. No jak jedziemy, to już jakiś czas idziemy, nie? Więc to też jest... no taki klimat to daje po prostu, według mnie to jest taki klimacik fajny, który miło się to też ogląda, nie? Ja na przykład też nie ukrywam. Czasami też, jak jest premiera na przykład jakiegoś odcinka tam ustałem premierę, to oglądam razem z wami, no... pies do krówla, patrzcie to! Zobacz co pies zrobił, patrz. Patrz. Zobacz co zrobił. No łazi. To jest taki głupol. Ten Pershing to same z nim problemy. Ja chyba jakąś sukę kupię, żeby on sobie bawił się z nią. Jedziemy z tymi krowami. Ogień z krowami. Ogień z krowami. Taki tam żarcik. Dobra. I pyk, cyk, fuch. Dobrze. Jeden byk na 9 krów. Pracowity będzie musiał mieć rok ten następny raczej. Dobra. Gaś to. Idą. Dobra. Jak wygląda sprawa? No co, ja bym troszkę dorzucił im marchewki. Jeszcze tak na koniec. Niedużo, wiadomo. No. Okej. Troszkę dorzucimy, troszkę posprzątamy. O, kostki już nie mają lucerną. Też będzie trzeba nie dorzucić. Spoko. Fajnie, dobrze, teraz chociaż mamy jakieś tam, powiedzmy w miarę te... a nie będzie tak. Mamy też w miarę... że co, ja muszę jakoś złapać tego.
Kurde. A, dobra. Na całe szczęście wysoko skaczę. Słomy tam rzucę. Elegant. Już zjadły? Tyle? A, w sam raz rzuciłem, patrzcie. I co tu jeszcze mogę? Mogę też trochę rzucić tą kostkę lucerny, nie? W sumie. Rzucę im tą kostkę lucerny. I tam narzędzia na później, nie? Na później. O. Okej. Dobra. Muszę sobie jakąś drabinę postawić, bo normalnie czasami ciężko jest wchodzić mi w ogóle. Dobra, sobie tylko tu szybko ogarniemy to. Zobaczymy, jak tam obornik ogólnie. Aha, nie mogę dać. O, nie mogę dać, trochę mogę. Dobra. Spoko. Tu sobie resztę rzucę. Jak tam obornik? Tutaj z tyłu. No działa, powoli sobie to robi się, więc fajnie. Tak wyrzucam sobie z tej strony, potem robię, układam tak jakby dookoła i na środku daję na koniec, nie? Więc fajowo. No, bardzo polska, bardzo fajna polska złota jesień. Mam nadzieję, że już niedługo jakieś zima, jakiś śnieg spadnie, może coś ciekawego się uda zrobić. No i cóż, dzięki za uwagę, ja się z wami ogólnie żegnam teraz. Powoli będę sobie brał się za konserwację maszyn, bo to niedługo zima. No i cóż, dzięki, że byliście. Oczywiście pamiętajcie o stawianiu łapki w górę hashtagu, który mówiłem wam wcześniej. No i wpadajcie na Twitcha, nie? Bo to jest ważne. Dzięki, na razie, do kolejnych, trzymajcie się. No i cześć, pozdro.